do festiwalu zostało niewiele czasu. W związku z tym postaramy się wypełnić te najbliższe dni informacjami na temat tego, co możecie spotkać, czego możecie oczekiwać od festiwalu, na jakie atrakcje możecie liczyć przybywając 13 i 14 października do hotelu Sungate. Ale zanim opowiem o tych atrakcjach, jedna w sumie bardzo istotna rzecz, pewnie to nie do wszystkich z Was jeszcze dotarło. Otóż jak pamiętacie, kilka lat temu Warszawa dołączyła do wielkiej rodziny Whisky Live Festiwali, które pod tym brandem odbywają się na całym świecie. W tym roku postanowiliśmy pójść krok dalej, zrezygnowaliśmy z drukowania katalogów festiwalowych, które generalnie pokazywały tylko mapę, rozkład stanowisk i nic więcej i za namową paragraf publishing właściciela oficjalnego, oryginalnego Whisky Magazine, które jest wydawane właśnie przez wspomnianą firmę, postanowiliśmy wydać na licencji pierwszy Whisky Magazine w Polsce. Będzie to Whisky Magazine, który będzie jednocześnie przewodnikiem festiwalowym, także każdy z gości na wejściu na nasz festiwal otrzyma w prezencie, w gratisie taki magazyn. 70 stron, wiele interesujących informacji na temat oczywiście świata whisky. Proszę pamiętać o tym, że ponieważ jest to magazyn licencyjny, 75% kontentu musi być pochodzić z wersji oryginalnej brytyjskiej. To zostało przetłumaczone na język polski, w związku z tym 75% artykułów są to te artykuły, które ukazały się lub ukażą się w najbliższym oficjalnym wydaniu. 75% kontentu oryginalnego, zatem zapytacie, co z pozostałymi 25%. Otóż pozostałe 25% będzie przeznaczone na artykuły polskie, na felietony, na informacje na temat nowości, które się pojawią na polskim rynku, oczywiście nowości o tematyce whisky oraz no, kilka stron, wiadomo, na powierzchnię reklamową, bo taki magazyn przecież musi na siebie zarobić. 4000 egzemplarzy, każdy na wejściu razem z kieliszkiem festiwalowym dostanie taki magazyn. A w środku co? W środku postaraliśmy się złożyć content tak, aby każdy, bez względu na to, czy jest bardzo zaawansowany w tematyce whisky, czy jest dopiero początkującym, odnalazł coś dla siebie. Będzie artykuł o Ameryce, jak zwiedzać destylarnie amerykańskie. Będzie artykuł dla tych, którzy chcą się wybrać w swoją pierwszą podróż do Szkocji i artykuł będzie pomagał w stworzeniu pewnego planu, do których destylarni, którymi drogami warto dojechać. Będzie artykuł na temat polityki beczkowej prowadzonej przez destylarnię Balvenie. Będzie artykuł na temat Chichibu, jej właściciela Ichiro Akuto oraz dębiny Mizunara, którą on tak chętnie stosuje do tworzenia beczek, w których leżakuje whisky. No i oczywiście wiele, wiele innych. Będzie artykuł na temat parowania czy łączenia whisky z cygarami, na temat łączenia whisky z różnego rodzaju potrawami. Jeśli dobrze pamiętam, to w tym numerze skoncentrujemy się na owocach morza. Także naprawdę 70 stron informacji, które będą dla wszystkich przydatne, które po festiwalu będziecie mogli zabrać do domu, no i w czasie relaksu oddać się bardzo, bardzo interesującej lekturze. Zapraszam.